Ze względu na pracę rodziców, którą podjęli w Polsce, musiałam przeprowadzić się wraz ze siostrą bliźniaczką. To odważny krok dla mnie i mojej rodziny, bo znaleźliśmy się w zupełnie innych warunkach, w nowym miejscu, wśród nowych ludzi. Byliśmy zdani sami na siebie. To odważny krok, który zmienił wszystko. Ale jak powiedział André Malraux, kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki. Cały czas uczę się języka polskiego. Nie zawsze mi jest łatwo. Czasami spotykają mnie przykrości. Ale staram się być odważnym w nowym środowisku. Występuję dziś przed wami i chciałabym zastanowić się nad problemem. Dobroć bez odwagi jest niewiele warta. Szanowni Państwo, czy naprawdę dobroć bez odwagi jest niewiele warta? Czym jest dla nas dobroć? A czym odwaga? Gdyby się teraz Pani zapytała, jaką otrzymałabym odpowiedź? A od Pana? Zapewne lubię. Mam na imię Aleksandra, co w języku greckim znaczy obrończyni ludzi. A więc z moim imieniem łączy się i dobroć, i odwaga. Ile odwagi potrzebujemy, by przytrzymać komuś drzwi, ustąpić z miejsca w autobusie starszej pani, albo wytłumaczyć koledze trudne zadanie z matematyki? Niewiele. Albo żadną. Jednak są to dobre uczynki, które coś znaczą. Szanowni Państwo, uwierzcie mi. Nie trzeba być bohaterem, aby być dobrym człowiekiem. Jestem z Zaolzia. Mało kto wie, gdzie się znajduje. Mało kto wie, że w ogóle istnieje. Nie znajdziesz go na żadnej mapie. A jednak jest. Maleńki skrawek ziemi. W jego historii zapisanych jest wielu silnych i odważnych ludzi. Losy tego miejsca są skomplikowane. Burzlini jesteśmy, urodzeni na czeskiej ziemi, ale w żyłach mamy biało-czerwoną krew. Czujemy całym sercem, że drzemie w nas polska dusza. Jednak polskość na Zaolziu nie jest rzeczywistą. Nie była dana nam za darmo jak Polakom urodzonym na polskiej ziemi. Tu musimy o nią walczyć. Stań przy kontrolę, bo może chwilę do mnie. No i pierwsze miejsce, wszyscy już wiedzą, Olena, zapraszamy Cię tutaj do nas. Gratuluję raz jeszcze, Olko. Sukcesu wielkiego.